Witajcie! Dziś pokażemy Wam, jak poprawnie przyczepić i odczepić przyczepę do haka holowniczego w naszym aucie. Jednak nim to zrobimy, warto zwrócić uwagę na to, jaką posiadamy instalację zarówno w naszym aucie, jak i w przyczepie. Gniazda i wtyki potrafią być 7 lub 13-pinowe. Dlatego przed rozpoczęciem procesu przypinania przyczepy warto zwrócić na to uwagę i zaopatrzyć się w odpowiedni adapter lub przejściówkę. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to podjechać autem z hakiem pod zaczep naszej przyczepy. W przypadku przyczep ciężkich warto pamiętać o tym, że może nie będziemy w stanie dociągnąć tej przyczepy, dlatego warto poprosić drugą osobę o pomoc. W przypadku przyczep lekkich podjeżdżamy autem najbliżej jak się da, wysiadamy z samochodu i ręcznie dociągamy zaczep przyczepy, aby go ustawić nad kulę haka holowniczego. Przy użyciu kołowrotka obniżamy zaczep naszej przyczepy do momentu usłyszenia charakterystycznego kliku. W przypadku zaczepów marki Knot mamy specjalny wskaźnik, który powinien wskazywać nam zielone pole. Oznacza to, że zaczep jest poprawnie zahaczony. Jeżeli wskaźnik będzie wskazywał na czerwone pole, nie możemy zacząć jazdy, ponieważ będzie oznaczało to, że zaczep jest niepoprawnie zahaczony lub jest w pozycji otwartej. Ważną rzeczą jest, aby ręcznie podejść i sprawdzić, czy wszystko jest ok. Daje nam to taką pewność, że mimo wszystko dokonaliśmy kontroli nie tylko wzrokowej, ale i takiej mechanicznej. Następnie podnosimy koło podporowe, najwyżej jak się da, od podłoża i umieszczamy je w pozycji równoległej do kierunku jazdy. Kolejną rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, jest zaczepienie linki zabezpieczającej i na sam koniec wkładamy wtyk do gniazda elektrycznego naszego pojazdu. Tu warto zwrócić uwagę na bolec, który jest we wtyku, aby go prawidłowo ustawić względem gniazda, włożyć i przekręcić. Przed rozpoczęciem jazdy przechodzimy z tyłu przyczepy i dokonujemy wzrokowej oceny poprawności wszystkich świateł, czy żadna żarówka nie jest spalona i czy wszystko działa tak, jak działać powinno. W przypadku, gdy mamy przyczepę wyposażoną w linkę zabezpieczającą zakończoną taką oto pętelką, kolejność jest troszkę inna. Najpierw zakładamy linkę zabezpieczającą, następnie zapinamy zaczep, podnosimy koło podporowe maksymalnie do góry i na samym końcu podpinamy elektrykę naszej przyczepy do gniazda elektrycznego naszego pojazdu.